Dzień dobry, zapraszam na temat czwarty z działu drugiego, a dzisiejszy temat to wielka emigracja i konspiracja w kraju. Po tym jak upada powstanie listopadowe, na Polaków czeka wiele represji. Od kontrybucji, czyli od kar finansowych, po kary więzienia, zsyłki, konfiskaty majątków. I część Polaków oczywiście nie chce się z tym zgodzić, nie chce też ulec prześladowaniom, udaje się na emigrację. Część Polaków, która znalazła się w Austrii i w Prusach, została na tych terenach internowana, czyli została umieszczona w określonym miejscu bez prawa opuszczenia tego miejsca. Część wróciła do kraju, ale bardzo duża grupa Polaków nie godzi się na to, żeby być prześladowanym na terenie polskich ziem i udaje się na tak zwaną emigrację. Ta emigracja, która miała swoje zjawisko po powstaniu listopadowym, do historii przeszła pod nazwą Wielka Emigracja, ponieważ wówczas emigrowało z Polski od 8 do 10 tysięcy Polaków. Emigrowali przede wszystkim do Francji i do Wielkiej Brytanii. Tam też byli przez ludność witani bardzo entuzjastycznie. To były dwa główne kierunki, ale oprócz tego Polacy udali się do Hiszpanii, udali się na tereny Belgii, Włoch, czy również Imperium Osmańskiego. Niektóre państwa wyraziły zgodę na to, żeby przyjąć Polaków, ale nie wszystkie też były tak przyjaźnie nastawione. Kto udaje się na emigrację? No przede wszystkim na emigrację udaje się elita intelektualna. Emigrują tutaj artyści, literaci, naukowcy, emigrują politycy wysokiej rangi wojskowi. Główną siedzibą emigracji staje się Paryż i tutaj też działają czołowi polscy twórcy, tak jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński czy Fryderyk Chopin. Oprócz tego Polacy dalej chcą walczyć o tą przyszłą niepodległość państwa polskiego. Oni się nie poddają, pomimo tego, że są na emigracji, pomimo tego, że są na tak zwanym, można powiedzieć, wygnaniu z ziem polskich. Zakładają stowarzyszenia różnego rodzaju, zakładają instytucje kulturalne. Wydawane są książki, wydawana jest prasa. Jednocześnie obmyśla się koncepcję przywrócenia niepodległości i uważa się, że taką koncepcję trzeba rozwijać przez emisariuszy, czyli przez specjalnych wysłanników, którzy będą przenosili informacje na tereny zaborów, na tereny, gdzie część Polaków po prostu została. W takiej sytuacji na wielkiej emigracji zaczynają powstawać stronnictwa polityczne, stronnictwa, które wszystkie mają jeden cel. Przywrócić Polsce niepodległość, doprowadzić do niepodległości. I jakie to były stronnictwa? Pierwsze stronnictwo, które powstaje, jest to Komitet Narodowy Polski. On powstaje już w roku 1831. Tutaj głównym przywódcą jest Joachim Lelewel. Jaki jest cel tego komitetu? No przede wszystkim odzyskanie niepodległości poprzez wywołanie powstania zbrojnego. Kiedy to powstanie wybuchnie, powinny współpracować ze sobą wszystkie grupy społeczne. To jest takie główne założenie. Gdy powstanie się uda, to państwo polskie ma się odrodzić jako republika. Niestety Komitet Narodowy Polski nie przetrwał. Pod naciskiem Rosji Lelewel zostaje wydalony z państwa francuskiego, następnie przenosi się do Brukseli i tam również kontynuuje swoją działalność. Podobny los spotkał, czyli taki brak poparcia, spotkał inną organizację, Komitet Narodowy Migracji Polskiej, której dowodził były generał powstania listopadowego, generał Dwernicki. Bardzo konserwatywne poglądy głosił tutaj kolejne ugrupowanie. Był to Hotel Lambert. Nazwa pochodzi od miejsca, gdzie się spotykali. On powstał w 1831 roku i powstał na terenie Paryża. I na czele tego ugrupowania stanął Adam Jerzy Czartoryski. Adam Jerzy Czartoryski wraz ze swoimi zwolennikami uważał, że potrzebna jest bardzo szeroko pojęta dyplomacja w celu pozyskania poparcia innych państw w tych dążeniach niepodległościowych. Następnie
krytykował powstanie narodowe, krytykował coś takiego jak wybuch powstania narodowego. On uważał, że powinien przyjść konflikt zbrojny pomiędzy zaborcami, w wyniku którego my odzyskamy niepodległość. To dopiero się ziści na początku XX wieku, kiedy będziemy mieli do czynienia z I wojną światową, a jesteśmy tak naprawdę 100 lat wcześniej. Uważał, że jeżeli państwo polskie się odrodzi, to powinno odrodzić się jako monarchia konstytucyjna i powinno być uwłaszczenie dla chłopów, ale za odpłatnością za ziemię. Inne ugrupowanie, które powstało na wielkiej emigracji, to Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które stało się tak naprawdę reprezentantem interesów państwa polskiego za granicą. Towarzystwo Demokratyczne Polskie powstaje w roku 1832 i głównym przywódcą jest Wiktor Heltman, chociaż samo towarzystwo dopiero w roku 1836 ogłasza swój manifest, ogłasza swój program. A jaki to jest program? Towarzystwo uważa, że powinno wybuchnąć powstanie w trzech zaborach jednocześnie, ale też z udziałem wszystkich grup społecznych. Uważali również, że należy współpracować z innymi ugrupowaniami demokratycznymi z zagranicy w celu uzyskania poparcia. Państwo polskie, które uzyska niepodległość, powinno odrodzić się jako republika, gdzie zostaną zlikwidowane przywileje stanowe i nastąpi uwłaszczenie chłopów. Część emigrantów współpracowała z karbonariuszami, z ugrupowaniem karbonariuszy w Europie. To ugrupowanie dążyło również do zjednoczenia państwa włoskiego i w ramach Młodej Europy, która była założona przez Giuseppe Mazzianiego, powstało ugrupowanie Młoda Polska w roku 1834, na czele której stanął Joachim Lelewel, a ugrupowanie to powstało w Szwajcarii. Jakie były założenia Młodej Polski? Młoda Polska oczywiście dążyła do tego, żeby walczyć o niepodległość, że powinno wybuchnąć powstanie, ale należy ludność do tego powstania przygotować poprzez szeroko tutaj rozumianą działalność emisariuszy. To był ich główny cel. Jest jeszcze radykalna taka organizacja, która będzie reprezentowała najmniej wpływową grupę i najbiedniejszą grupę ludzi. Będą to Gromady Ludu Polskiego, które powstaną w 1835 roku, powstaną w Wielkiej Brytanii. Na czele staje Stanisław Worcel i to jest ugrupowanie, które oczywiście będzie dążyło do niepodległości, ale uważa, że powinno wybuchnąć powstanie ludowe, czyli powstanie, które wywołają chłopi i w ostateczności do powstania mają tutaj również nawoływać emisariusze. I ma być zlikwidowana własność prywatna, a państwo, które się odrodzi, miało być republiką. Działalność tych wszystkich ugrupowań na wielkiej emigracji ma tak naprawdę jeden nadrzędny cel. Tu naprawdę każde ugrupowanie, które byśmy teraz sobie wymienili, ma cel odzyskać niepodległość. I te działania zostają podejmowane dosyć szybko. Już w 1833 roku następuje próba wywołania kolejnego powstania na ziemiach polskich. To powstanie wywołuje grupa, która się nazywa Zemsta Ludu. Niestety to powstanie upadło. Spiskowcy zostali ujęci, ukarani, kolejne represje na tereny Królestwa Polskiego. I tak naprawdę ta działalność konspiracyjna, która tutaj na terenach Królestwa mogłaby się narodzić, troszeczkę zamiera. Ludzie się zniechęcają do działalności konspiracyjnej, a jest to niezwykle istotne, żeby emisariusze mogli pracować z zagranicy, przewozić informacje na tereny chociażby Królestwa Polskiego. Ale z czasem jednak to ta działalność konspiracyjna powoli się odradza. Tutaj już na pewno bardzo duży wpływ będzie miało Towarzystwo Demokratyczne Polskie, które jest właśnie tym reprezentantem Polaków za granicą, i organizacja Młodej Polski, z której to inicjatywy powstanie Stowarzyszenie Ludu Polskiego, tu z inicjatywy dokładnie Szymona Konarskiego, i temu Stowarzyszeniu Ludu Polskiego będzie przewodził pan Seweryn Goszczyński.
Sam Szymon Konarski prowadzi działalność patriotyczną w imieniu tego stowarzyszenia na ziemiach zabranych. Niestety zostaje aresztowany, ale podczas przesłuchania nie zdradza żadnego ze swoich współtowarzyszy, nie zdradza również planów tego stowarzyszenia. Podobnie jest z postacią Karola Lewitu, który również w kongresówce działa, który podczas tortur nie zdradza swoich współtowarzyszy, osadzony w Cytadeli Warszawskiej, podpala swoją celę, gnie w płomieniach, nie zdradzając właśnie żadnych szczegółów z działalności stowarzyszenia. Oprócz tego powstają też jeszcze inne tutaj działalności spiskowe na terenach państwa polskiego, bo chociażby na terenie Królestwa Polskiego powstaje Związek Narodu Polskiego na czele z Edwardem Dębowskim i Henrykiem Kamieńskim, ale również na terenie Wielkopolski mamy do czynienia z działalnością spiskową i na terenie Wielkopolski powstaje tak zwana centralizacja poznańska, na czele której stanął Karol Libelt, który jest autorem dosyć słynnego powiedzenia. A to powiedzenie ma związek z tym, że już na terenach pruskich powoli zaczyna wchodzić ta germanizacja. A jego powiedzenie to jest takie: naród żyje, póki język jego żyje, bez języka nie ma narodu. Również na terenie Wielkopolski działa Związek Plebejuszy na czele z Walentym Stefańskim. Od początku lat 40. XIX wieku ta działalność spiskowa bardzo mocno właśnie rozwija się na terenach Królestwa Polskiego. Jest to na pewno z inicjatywy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego taka wzmożona działalność. Tu również będzie działał Związek Narodu Polskiego, tak jak wspomniałam, ale będzie też działał związek, który został powołany przez pewnego księdza. I będzie to tak zwany Związek Ściegiennego, albo inaczej Związek Chłopski. Tu ksiądz Piotr Ściegienny postanowił zawalczyć o tą grupę osób, która była do tej pory pomijana we wszelkich powstaniach, albowiem chodziło mu o chłopów. On nawoływał chłopów do tego, żeby wzięli udział w takim wyzwaniu jak jakieś powstanie, ruchy narodowościowe. Wzbudzał w nich świadomość społeczną, wzbudzał w nich świadomość narodową, ponieważ wierzył w to, że to jest potężna grupa, która może doprowadzić do niepodległości Polski. Odwoływał się oczywiście do poglądów lewicowych, tutaj obiecywał między innymi uwłaszczenie chłopów. Te wszystkie działania, które miały miejsce i na wielkiej emigracji, i te działania konspiracyjne na terenie czy Królestwa Polskiego, czy Wielkiego Księstwa Poznańskiego, lada chwila odbiją się echem w czasie tak zwanej wiosny ludów, bo lata 40. XIX wieku to kolejne wystąpienia w Europie, które również będą miały miejsce na ziemiach polskich i tutaj emisariusze zaczną włączać się do tych wystąpień, licząc na to, że państwo polskie odzyska niepodległość. Te wystąpienia zwane Wiosną Ludów to już jest temat kolejnej lekcji. Za dzisiejszą dziękuję i zapraszam na kolejne nasze zajęcia.